Dziś pokażę Wam, jak kupiłem sobie ukośnicę. Jest to ukośnica marki AEG. Model tej ukośnicy to jest PS254L na tarczy 254 mm. Obroty 4500 na minutę. Ukośnica posiada ciekawy system odciągu pyłu, ponieważ ma dodatkową turbinę na silniku założoną, która jest łączona giętkim przewodem z miejscem odsysania pyłu, oraz drugim przewodem poprzez taką czapkę do wiadra odprowadza pył. Ale teraz jakby zwróćmy uwagę, jak fajnie została zapakowana. Ukośnica przesłana oczywiście kurierem, zakupiona w internecie. Link do sklepu, do porównywarki cen macie w opisie. Ukośnica, na wyposażeniu ukośnicy jest docisk, wąż łączący, instrukcja obsługi. Ukośnica posiada posuw, jej zasięg cięcia to jest 90 mm na 305 mm, czyli dosyć już sporego klocka można przeciąć taką ukośnicą. Świetnie zabezpieczona, jeszcze raz powiem, nie mam żadnych zastrzeżeń, jak to czasem bywa. No właśnie ta czapka jest zakładana na wiadro, do którego idzie według producenta 80% trocin. Według mnie troszeczkę jest to mniej. Może to 80% się osiąga przy cięciu dużych przekrojów. Jednakże do takich prac jak mi służy, czyli cięcie podbitki, krawędziaków, no tego pyłu myślę, że około 60% wędruje do wiadra, a reszta wędruje gdzieś tam w okolicy ukośnicy. Ukośnica jest nielekka, bo 19,5 kg. Sprzęt porządny. Na pierwszy rzut oka dobrze zrobiony. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ukośnica zajmuje dosyć sporo miejsca, od tego miejsca, gdzie się reguluje kąt do ściany, potrzebuje aż 105 cm. No tak jak mówiłem wcześniej, ta czapka służy do odprowadzania pyłu. Instrukcja obsługi. To jest właśnie ta turbina, przez którą jest odprowadzany pył. Jest ona połączona z miejscem odsysania pyłu, a drugi wąż wędruje do wiadra. A tutaj moje stanowisko pracy, tak sobie ustawiłem. Jest ona na równi z blatem roboczym stołu. Posiada laser. Często on się zakleja trocinami, szczególnie przy cięciu drewna sosnowego. Również podświetlenie miejsca pracy. Tak jak widać, dookoła wszędzie są trociny. Stanowisko nie było sprzątane od momentu zakupu. Jedynie tam okresowo parę razy zostało przedmuchane sprężonym powietrzem. Wszystko powędrowało na ziemię. Zaraz zobaczycie, ile tego jest. Te wszystkie korpusy zostały już nią zrobione, także troszeczkę już popracowała u mnie. Około
40 korpusów zostało zrobionych. Pobór prądu 2000 W. Dużo, mało, są słabsze, mocniejsze. Nie mam zastrzeżeń co do mocy. W tym czasie 0,16 kWh skonsumowała łukośnica, czyli niewiele. A tutaj widać, ile dookoła jest tego pyłu. Oprócz tego, co dookoła, to ponad 3,5 wiadra zostało zebrane i wyrzucone. Dzięki za oglądanie, miłego dnia Wam życzę, do usłyszenia, cześć.